Która jest za niej minuta lotu? 8. To chyba nie moje ptaki. Jest 8 minuta lotu. Daniel nie wierzy w to, że to jego gołębie, bo po 5 minutach poszły na ledwo widoczną kropkę. Także ja mam tutaj problem po prostu z namierzeniem ich. Tu udało mi się autofokusem uchwycić ciemniejszego gołębia. On jest najmłodszy z trzeciego. O, i teraz tu kolejne doszły właśnie, widzicie? O, i... Czarny to jest najmłodszy. W tej chwili pracujemy na zoomie 900. I mamy maksymalne zbliżenie, jakie możemy uzyskać. Także piękny pułap. Maksymalne zbliżenie, zoom 1320, gołębie są na bardzo pięknym pułapie. O, mamy te gołębie. Która jest minuta lotu? Już patrzę. 20 któraś. 23 minuty dokładnie. O, po 5 minutach gołębie ten pułap osiągnęły i cały czas są ledwo widoczne. Mamy maksymalne zbliżenie, to co ja mogę wyciągnąć. Także piękny lot. Gratulacje dla Daniela, bo gołębie naprawdę pięknie się zachowały. Przy starcie zobaczymy końcowy wynik. Ale fajnie, poszły wysoko i to jest ważne. I cały czas są w zenicie. Nie odchodzą nigdzie na bok, pięknie. Bardzo ładny lot. Tak, to wam oddalę to. Mamy taką sytuację. Niebo czyste. Bez najmniejszej chmurki w tej chwili. A teraz oddalę, bo... Jesteśmy na maksymalnym oddaleniu. W tej chwili, o, stoimy koło gołębnika. Która jest godzina, Daniel? 10.13. Czyli 33 minuty lotu. Teraz delikatnie gołębie obniżyły. Mamy zoom 500. Teraz jest zoom 700. Troszeczkę jest bliżej wam. Strzymam jednego gołębia, którego udało mi się namierzyć. Trudne warunki do obserwacji, bo to niebo jest takie jasne. Takie ostre. Ono jest niebieskie, ale ono jest takie prawie białe. Także ciężko jest gołębie utrzymać. O, teraz mamy wszystkie. O, proszę. Bardzo ładnie się trzymają, elegancko. Cały czas idealnie w zenicie. Pięknie. I taka sytuacja jest na niebie. Bardzo ładnie. Od jednego i już nie masz wyniku. Jest 50 minuta lotu. Gołębie są na bardzo ładnym pułapie. Zobaczcie, ciężko jest je nawet wam pokazać, bo po prostu autofokus je gubi. O, tu je mamy z powrotem. Bardzo ładnie. Spokojne. No, jest tak czyste niebo, że autofokus po prostu baranieje. Niepotrzebnie chyba ustawiłem go właśnie w trybie automatycznym, to ostrzenie, bo poprzednie ujęcia kręciłem na ręcznym fokusie, ale o, tak to wygląda. Bardzo ładnie. I teraz wam oddalimy. O, taka jest sytuacja, pięknie. No teraz mamy jego, lekko widać. Strasznie są wysoko, słuchajcie. To do Anki może. Tak ciężko je pokazać, że to jest niesamowite. To zadzwonię do nich. Dobra, patrzcie, bo tu ledwo gołębie widzimy. Jest taki wysoki pułap, że gołębie były przez jakiś czas troszeczkę niżej.
pokazała się czapla, która tak nam wyparowały do góry, że to jest niesamowite. O, jest mniejszy jabłoń. O, mamy je tutaj teraz. Udaje mi się je wam pokazać na maksymalnym zbliżeniu i koniec, bo wypadły z pola. Mamy godzinę 40. Teraz akurat gołębie są właściwie na najniższym pułapie od co najmniej, nie wiem, od startu pewnie, no. Bo już raz troszeczkę obniżyły, ale potem się pięknie podniosły do góry. Teraz jest taki momencik, zresztą troszkę niżej, ale to cały czas jest bardzo ładny pułap. Mam trzy gołębie. Gdzie jest czwarty? O, teraz mam cztery. Musiałem bardziej oddalić, żeby się zmieściły w kadrze. Także bardzo ładny lot. O, teraz tak można je pokazać. Fajnie sobie tutaj chodzą. Już je na tym pułapie autofokus trzyma. Jest to taki pułap, który pozwala nam tutaj je dobrze śledzić. Przyjechał tutaj do nas brat Daniela. Jak ma na imię twój brat Daniel? Tomek. Tomek. I tutaj go zachęcamy, bo on hoduje jakieś tam srebrniaki. Nie jakieś, tylko... Mówi nawet, że nie jakieś, tylko jakieś tam srebrniaki, ale my tu tłumaczymy, że srebrniak to jest taki gołąb, który lata. Gołąb ma latać. A roztuczański to jest taki gołąb, który lata wysoko. I teraz akurat jak na roztuczańskiego, to lecą nisko. O. Lecą nisko, ale cały czas to tak wygląda. No teraz tutaj być może nawet gołębie podejmą decyzję o lądowaniu. Bo schodzą jednak niżej. Która jest godzina? Uwaga, bo będą siadały. 11:24. Dwa siadły. Jakie siadły? Białe. Rodzeństwo. Usiadł ten biały ogon, bez białych lotek. Tak, no rodzeństwo. I ten z białymi lotkami. Tak. 11:24. Godzina 11:24. O. 11:24, teraz jest 25. I usiadły nam dwa gołębie i teraz kolejne dwa schodzą. Są wszystkie gołębie. 11:25. 11:25. I mamy wszystkie gołębie, czyli czas konkursu. Godzina 24. Szybko wchodzą do środka, bardzo ładnie. Zaraz będziemy mogli je zidentyfikować. Mało latem. I tylko chyba ten czarny nam został, tak? Tak, to nasz ostatni nygus. Czarny nam został, trzy gołębie już mamy. Zaraz biały też wejdzie. Proszę bardzo. Daniel się bał o czarnego gołębia, a czarny okazał się czarnym koniem tego wyścigu. I tą jedną minutkę dłużej pozostał. Pięknie. I możemy teraz identyfikować gołębie. Mamy tutaj wszystkie cztery gołąbeczki. Czarny, ciemny, nakrapiany i rodzeństwo tych siwków. Jeden z białymi loteczkami, drugi tylko z białymi sterubeczkami. I jak ty, Daniel, wyłapujesz z tego przez te drzwi? Tak. Dobra, to wyłap te gołębie. Dobrze, ja muszę idź po klatkę. Poszedłem i po klatkę, pójdę. Przymknijmy, żeby nie, nie wyskoczyły nam. I idziemy po klateczkę, zaraz będzie identyfikacja. Dobra. Bierzemy ptaszki do identyfikacji. Wyłapuje je Daniel. O, też powiedziałem to. Z wlotu i do klateczki. Te dwa siwki pójdą do rozkładu. Po kolei weź, pojedynczo. Tak. Tak, tam po co się spieszyć. Nam się nigdzie nie spieszy, Danielko. Mamy trzy ptaszki
I ostatni, najładniejszy, jeżeli chodzi o wygląd. Białe seróweczki, biały ogonek. Mój idol. Mój idol. I do klateczki. Idziemy tam. Co, idziemy tam? Weź odwrotnie go, żeby tak. Obróć. I mamy S951, ten taki właśnie ciemny groszek. I ten gołębek miał godzinę i 25 minut. Czarny, najmłodszy, S960, też godzinę i 25 minut. I zobaczcie, Daniel się bało tego gołębia, a okazało się, że bardzo dzielnie się spisał. Wow, spokojnie. Widzisz. I jego faworyt, jeżeli chodzi tak. O wygląd. Wygląd 942. Rodzeństwo S942. Tutaj była godzina i 24. Szczególnie z barwy. I to jego rodzeństwo S941. To by samiczka, co? Tak, by samiczka. Nawet się chyba w parze. Siwa z białą steróweczką. Z jednej, z drugiej. Takie lustereczka ma białe. Lustereczka mała, nie wiem jak to. Mhm. No też ładnie wygląda. Czyli Daniel, te siwe gołębie to masz z jakiej hodowli? Tomek Mardal, po jego samcu i samica od jego teścia. Czyli to są gołębie, że samiec z hodowli Tomka Mardala, tak, samica od a matka tych gołębi z hodowli teścia Tomka Mardala, tak? Tak, tak. No i ten czarny jest po jego samcu. Ten czarny, który stoi przodem, tak. To jest po samcu od Tomka Mardala. No samica, linia OLX. I samica zakupiona na OLX-ie, jego matka tego gołębia i ten ciemny groch? Po twojej samicy i po takim miedzianym od hodowcy z Zamościa. Od mojej samicy? Tak, po tej siwej. A to mi miło. No. To no po mojej samicy. Tego młodego, co ci ostatnio zawoziłem, to też. I po mojej samicy i po jakim samcu? Takim miedzianym, od pana Tadeusza z Zamościa. Od pana Tadeusza z Zamościa. No zobaczcie, mamy cztery gołębie. Ja gratuluję Danielowi. Ja też się cieszę. Fajnego wyniku. Liczyłem na godzinę, poleciało więcej. No, także zobaczcie, miłe zaskoczenie. Pierwszy konkurs z gołębiami roztoczeńskimi. Aby do przodu. I aby do przodu. Także nawet niezły czas. Gołębie wyszły tutaj na bardzo wysoki pułap. Cały czas były... Aż w szoku jest. Tak jak to się mówi, w zenicie, nie odchodziły na bok. Jedyny moment, w którym gołębie odeszły na bok, była taka sytuacja, kiedy pojawiła się na bardzo wysokim pułapie czapla. One troszeczkę odeszły na bok, ale po kilku minutach wróciły dokładnie w punkt. Podniosły się tylko dzięki tej czapli. I potem z tego bardzo wysokiego pułapu w sumie obniżanie lotu trwało dosłownie kilka minut. Także gołębie przez większą część lotu pozostawały na takiej wysokości na granicy widoczności. I tylko były takie dwa momenty, kiedy one troszkę obniżały, ale to tak minimalnie na jakieś 500 metrów zdołały obniżyć. I przy drugim obniżeniu już po takim krążeniu na tym pułapie przez kilka minut podjęły decyzję o lądowaniu i lot się zakończył. Tak jak tutaj mówiliśmy, przypomnimy wam, te dwa gołębie po lewej usiadły po godzinie i 24 minutach i te dwa gołąbeczki po prawej po godzinie i 25 minutach lotu. Także lot został zakończony z czasem stada, czyli takim czasem, w którym usiadł trzeci gołąb od końca, na poziomie godzina i 24 minuty. Gołębie mamy zidentyfikowane, teraz przekażemy informację kierownikowi lotu i przygotowujemy sobie na spokojnie protokół z lotu konkursowego. Jeszcze raz Daniel, gratulacje. Dziękuję. Miło mi było do ciebie przyjechać, fajna pogoda, miłe spotkanie i teraz sobie na spokojnie popiszemy protokół i pooglądamy sobie jeszcze gołębie, także przed nami tutaj jeszcze miłe chwile i szyja odpocznie, bo bardzo boli. Gratulacje. Dziękuję. Piękne gołębie. Sam jestem w szoku, że tak wysoko i tak latały. Piękny lot naprawdę. Mam nadzieję, że uda się tutaj pokazać na filmie te momenty, bo naprawdę miałem robotę, żeby tego nie pofilmować. Bardzo ciężko było je uchwycić, bo tak jak wam wspomniałem, większa część lotu na kapitalnym, wysokim pułapie. Super. Gratulacje jeszcze raz. Wszystkiego dobrego. Niech tak się dobrze chowają, kurczę, to będzie super.
Także lot konkursowy u Daniela został zakończony. No i tutaj od razu takie szybkie sprostowanie, bo wydaje mi się, że jak nagrywałem, a właściwie to jestem tego pewien, powiedziałem czas stada 1.24, czas ostatnich dwóch gołębi 1.25. Co oczywiście jest nieprawdą, bo gołębie wylądowały o 11.24, te pierwsze dwa, i o 11.25 dwa ostatnie, czyli czas stada godzina 44 i czas indywidualny najlepszych dwóch gołębi godzina 45 minut. Tak ten wynik lotu wygląda, także bardzo fajny czas i Daniel zadowolony jest ze swoich gołębi. Zdążyliśmy je Wam wcześniej przedstawić, powiedzieć z jakich są hodowli. Także przygoda z rosoczeńskimi u Daniela fajnie się rozpoczyna. Miał Daniel takie plany na loty konkursowe już latem, ale wiem, że tam straciłeś całą ekipę lotową, prawda? Cały poszedł. Ile gołębi na raz straciłeś? Pięć. Pięć na raz? Było cztery. Jednego dnia po prostu, nie? Tak. Poszły na niesamowity pułap i... Później straciłem kolejne dwa, no drugi leń też coś tam się straciło. Czyli były dosyć spore straty, takie co drapieżniki? No nie, to pierwsze 5 sztuk, no to moja wina, no. Zrobiła się pogoda. Pogoda zła. Bo trochę popadało, zrobiła się pogoda, puściłem, przyszła duża chmura, wiatr, poszły w chmurę wysoko. I... Czyli tutaj też, no, pogoda po prostu była ryzykowna. No tak to jest. No ale dotrwały do jesieni gołębie, dzięki którym się udało lot konkursowy zrobić i z bardzo fajnym wynikiem. Także jeszcze raz, już nie wiem który, gratuluję Daniel i bardzo fajna sprawa. Trzymam kciuki za powodzenie kolejnych lotów. Wszystkiego dobrego, hej. No i teraz mamy 15 budapeszteńskich wypuszczonych. Zwróćcie uwagę, to już jest inny styl lotu, lot szybszy. Gołębie w bardziej zwartym stadzie lecą. Szybsza praca skrzydeł jest. Także zupełnie inny styl lotu. Gołębie się bardziej kręcą po prostu po niebie. I trzymają się zwartej grupy raczej. Teraz są na maksymalnym zbliżeniu. No już ładny pułap osiągnęły. No i tutaj przy takiej dużej grupie to bardzo łatwo jest je namierzyć. Zamojski masakr. Przy tych zamojskich one były troszeczkę bardziej rozproszone, było ich mniej. O wiele trudniej utrzymać. Tutaj łatwiej to wszystko, na tym wszystkim zapanować. To jest duża biała plama na niebie. Więc autofokus, zobaczcie jak sobie ładnie radzi z budapeszteńskimi. Teraz mamy zoom 1000. Bardzo szybka praca skrzydeł, zupełnie inny styl lotu. Zupełnie inna bajka. O, i oddalimy. Tutaj nawet na maksymalnym oddaleniu jeszcze je widzę, bo jest taka biała plama na niebie. Jeżeli sobie oddalę takie cztery rosoczańskie w konkursie, to nie ma szans, żeby je z powrotem tak łatwo namierzyć. No i macie Budapeszty. Kilka minut po wypuszczeniu. Też już są na kropeczce, są co, Daniel? No jeszcze troszeczkę im brakuje, troszeczkę. Maksymalne zbliżenie, 1320. Budapeszta to mam ostry rygo, jeśli chodzi o wysokość. Czyli te gołębie, Daniel, hodujesz od 8 lat? Tak, a od 5 lat prowadzę taką intensywną selekcję, jeśli chodzi o wysokość. Nie długość, tylko wysokość. Aha, czyli selekcjonujesz je pod względem wysokości lotu. No tak w nie chodzić. No. Chcesz mieć stado, które lata na dużym pułapie. Niech mi lata 6 godzin, ale wysoko, tak? A nie tam 12 godzin, jak ja to mówię, wszystko w dachu. No tutaj jest ładny pułap. I też się trzymają dosyć blisko gołębnika, nie? W pionie. No takie, co mi oddalały, no to trudno, no. Out. Czyli tak tutaj jest prowadzona selekcja. Pod takim lotem
Bo niektórym gołębie odchodzą po 200-300 metrów od domu i mówimy, że punkty. No to no. U mnie tak jak za Zamojskim, więc Budapeszt ma się pilnować. Dachu. No jak najbliżej gołębnika. Tak, latać w pionie ponad gołębnikiem. Tak, widzisz, Marek. Wystarczy, że one by odeszły stówkę. Tak, to się będą wydawały już nie wiadomo jak daleko. I byłyby praktycznie tak w zakryciu, tak? I tak odchodzą dalej od Zamojskich. Bo Zamojskie to już tam naprawdę rzadko, żeby tak odeszły, ale to jednak cały czas są tutaj ładnie. A teraz widzisz, w promieniu załóżmy 100 metrów, nie? Widzisz różnicę, jak jest większe stado, jak je łatwo znaleźć, nie? Tak, no tutaj to jest bajka, to chłopie od razu je, od razu już je mam po prostu, nie? Jak dożyję, to na drugi rok 15 sztuk Zamojskich. Czy tam Roztoczański. Czyli chcesz zorganizować lot w większym stadzie? Tak. Dla zabawy, będzie na co popatrzeć. No. Może mnie szyja nie będzie bolała. No tutaj jest łatwo namierzyć. O, od Marka, na pasach. Od jakiego Marka? A wróć, od Darka. Od Darka Krawczuka, no, tak? Ten na białolot. Ten białolocik? Tak. Tam pod ścianą? Tak, tak. Na odpowiednią samiczkę i... A tak ładnie teraz pierzeje mocno, nie? W taki ładne oko jasne ma. No. A ta czarna samiczka z białym tam piórkami na koperku, to jest matka tej czarnej? Tak, no od tego na Oliksie. No. No i tutaj się dowiaduję, że samica z mojej hodowli zwiała. No niestety. Danielowi. Tutaj synek nieopatrznie otworzył drzwi od gołębnika. Pomaga, często pomaga, no ale... No i niestety się skończyło to tym, że gołąb niestety zwiał. No i tutaj teraz oglądamy twoje stado rozpłodowe, tak? Większość to rozpłód, tak. I tu są w sumie ze dwa młode, które zostały, zostawiłem już też do rozpłodu. Czyli tutaj też już są twoje roztoczańskie w tej chwili, które już tutaj zostają do dalszej hodowli. No coś tam jeszcze może z nich tam wyleci. No. I tutaj z tych gołębi, które dzisiaj w locie startowały, też zostawiasz do dalszej hodowli? Te dwa na pewno, te siwe. Te siwe na pewno no zostają. I czarnego prawdopodobnie... Chyba też, bo ogólnie fajną ma budowę. Tak dla mnie, tak podoba mi się. A ten nakrapiany? Grochowaty? Grochowaty. No jeszcze jak byłby samiec, aha, będzie samiec, no. To prawdopodobnie... Może też zostanie, no jeszcze zobaczymy, do wiosny daleko. A teraz w Budapeszcie to sobie wchodzę w te bucianowate teraz. Czyli takie białe szyjki, no, tak? Tak jak te, bo to jest główny trzon. Zaraz go będziemy ręku, oglądali. Jest, tak. Biała szyja, biały ogon, ciemne loty. Wszystko praktycznie, to jest na wiankach, to praktycznie wszystko bliska rodzina, tak. Jedna linia. Tak. Mam gołębie, które praktycznie mają u mnie do żywocie. Tak, tu samiczka co siedzi, no nie ma jej, nie widzę. Pomarańczowo znacznik. Tak zwana 60 ma taki numer i ona już mnie ma dożywoć. O, tutaj mamy teraz główny trzon. Jeśli chodzi o te bociane samica z Węgier z 16 roku. I na niej opieram całą hodowlę tych bocianowatych, jak ja to mówię. Czyli cały biały, tak. Tylko ciemne. No typowo końcówki. Sportowe, tak wiadomo, na wystawę do wystawowych bucianów brakuje, ale jeśli chodzi o lot, ich młodych po niej i o wygląd, to nie jest najgorzej. Poszukuję samca mniej więcej. W tym typie? W tym typie i lotności. I, no i takiego stylu lotu jak u ciebie, czyli lot w pionie na dużym pułapie. Są jeszcze wyżej niż były. Spróbujemy je złapać. O, teraz ja nie obserwuję ich przez wizjer. To będzie większy problem. Nie wiem, czy mi się uda bez wizjera. Wpuścimy ją. Pewnie się nie uda. Przejdę na tryb przez wizjer. O, mamy maksymalne zbliżenie w tej chwili tego stada. Ładnie się trzymają w zenicie. Faktycznie tutaj, jak Daniel mówi, selekcja następuje właśnie w tym kierunku. Tak to u niego wygląda, bardzo ładnie. Niektórzy twierdzą, że wystarczy z nim karmy, bo wygląda na tydzień, na kropę. Ale mi się wydaje, że jak się nie selekcjonuje, to raczej tak, no, nie będzie tego efektu.
No na pewno takie odchodzenie na bok to już niezależne jest od karmy. Może pułap lotu tak, ale nie odchodzenie na bok, nie? Tu mam kolegę, który karmi całkowicie inaczej niż ja i tak samo mu idą wysoko i ma te same... Prawie te same głębie. Trochę zmienia. Są tak już teraz wysoko, że i tutaj autofokus potrafi się troszeczkę zgubić. Ładny lot. Pogoda fajna. Jakie czasy osiągają twoje Budapeszty? Tak, jak na takich lekkich treningach, tak staram się, żeby nie przekraczały 5 godzin, maksymalnie 6, a w konkursach, no to w jednym konkursie 7.30, ale była dużo lepsza pogoda, a w drugim konkursie 9.15. No to bardzo ładnie, co? Mamy stado danielowych Budapesztów. Zobaczcie, to jest szybki lot. To nie jest to, co roztoczański czy zamojski. To grzeją. No, na maksymalnym zbliżeniu. Ale no, muszę przyznać, że roztoczańskie poszły dzisiaj wyżej. Chociaż nie powiedział pewnie ostatniego słowa, co? No tak, do godziny przeważnie. Nie, ale chodzi o wysokość, to jeszcze... No nie. Nie, to jeszcze nie jest... U nich to różnie, raz to jest parę minut, tak, raz to jest pół godziny, godzina. Nie, chodzi, że wysokość mogą wyższą osiągnąć, nie ma problemów, nie? Jak mają dzień, o tak powiem. Aha. To tylko gołąb, to nie maszyna. Tak jest. Opowieści różne słyszałem. No i tutaj Daniel pokazuje mi gołąbeczki, którymi chcemy obdarować. Tutaj taka samiczka od pana Tadeusza, ale nie pamiętasz nazwiska. Farion. Darek go zna, Krawczuk. Farion? Farion. Pan Tadeusz Farion. Farion chyba. Hodowca z Zamościa. Taka ładna miedziana murzyneczka i dwa murzyny pochodzące z gołębi Tomka Mardala, tak? Tak. No i takie tutaj ptaszki. Zagieramy. Chcemy je tutaj wyposażyć Daniel w ramach zamiany. Ja przywiozłem mu dwa murzynki, może wam je pokażemy. Możemy. Zobaczycie sobie, jakie to są murzynki. Ładne gołębie. Samiczka bardzo mi się podoba. Tutaj jeden z tych samców też jest bardzo urodziwy, mocne żagle ma. Także myślę, że się przydadzą w mojej hodowli. Nowa krew. Na pewno się takie gołębie przydadzą. No tutaj są te murzyny, które ja przywozłem po prawej stronie. Myślę, że takie wstydu nie ma. Wyrobią się. Zabrakło mi dla nich obrączek, ale myślę, że jak tutaj zostaną w hodowli, to te obrączki nie będą mi potrzebne. To będą po nich młode wykorzystywane. To jest taki lęk po moim samcu, takim fajnym na miedzianych pasach, już z moich hodowli. Weź może pokaż tak do ręki tego z tym klinem w ogonie. Chodź, wariat. Byłoby fajnie, jak byłaby to samiczka. O. Poszalał. Poszalał trochę chłopak, lubi się bawić. Albo sobie dziewczyna. Steróweczki trochę poniszczył, białe piórka na kuperku, ogonek taki z rameczką. Odwrotność orlika, bo orlik ma białe w środku. Musieliśmy wymienić baterię. No i tutaj mamy jednego właśnie z tych murzynków. On taki mój ulubieniec, bo pięknie umaszczony, przyplatane loteczka. Tu akurat z pierwszego rzędu tylko jedna lotka biała, ale tu jest bardzo fajnie. O, ciemne ostatnie lotki. Pokażę jeszcze raz ten ogonek tak. U niego. Tak. Tak na spokojnie. O, proszę bardzo. Piękna rameczka. Kuperek. 1:1, biały kuperek. Rude pasy. One dopiero teraz są ledwo widoczne, ale jak one się wypierzą, to te rude pasy będą wyraźne i białe znaki na szyi, białe
muszka znaki kołka. Rzęski za oczyma, takie muszki czy rzęski, różnie tam hodowcy to nazywają. Fajny taki murzyneczek. Byłyby dwie samiczki, byłaby bomba. Mogą być dwie, bo to są późne młode. Może być para taka po prostu jednopłciowa, nie? To jedna by poszła do tego mojego ulubieńca, a druga by do poszła... Do tego, co dzisiaj w locie był, tak? A druga by poszła do samca od Darka Krawczuka, dobrze? Od Darka Krawczuka, no. Tak. A to nie, to są murzynki po... No mówię, po moim tym na miedzianych pasach, po tym samcu. Ale co, tego samca masz od Darka, czy? Nie pamiętam. On pochodzi z pary, która jest ta taka cała ruda samica od Darka, taka krasa, rudokrasa. I samiec był bez pasów miedzianych, nie? Ale młode mają obydwa miedziane pasy. Bomba. Także to powinny być mocno miedziane gołębie. Bardzo fajnie. Także kurczę, ja mam teraz za dużo, bo ja mam 3, a ty 2. Właśnie o to chodziło. Mam minus 1. No to co? To dziękuję ci, Danielu. Nie dziękuję się za gołębie. Co tam gadasz, kurde? Dobrym ja ludziom tak, można dziękować. Ja tak tam jestem nauczony, że... No mnie tam uczyli, że się za rośliny nie dziękuję, ale tam... Mnie tu hodowcy starsi uczyli, że nigdy za darmo nie dawaj. Albo wymiana, albo chociaż złotówka. I się nie dziękuję. No widzisz, takie różne są... Inny są... rejon, inny obyczaj. Tak, i takie obyczaje. O. W każdym razie pozamienialiśmy się i fajnie. Coś nowego w hodowli, świeża krew. Będziemy kombinować, zobaczymy, co się uda osiągnąć. Aby się lęgły. Przez tą zmianę. No to na tym tą relację już kończę. Także Daniel, bardzo dziękuję ci za zaproszenie. Gratuluję. Ja również dziękuję, że przyjechałeś. W wyniku, kurczę, i... Spotykamy się w szrankach w przyszłym roku, walczymy dalej. Fajnie zacząłeś, Daniel. Bardzo fajny czas, godzina 44, godzina 45. Myślę, że naprawdę na początek... Nie, fajna, źle, jak na rzutu dzioba. Fajny początek. Ja zachęcam jeszcze raz tutaj w tym miejscu wszystkich hodowców do tego, żeby loty konkursowe organizowali, bo naprawdę... To tylko jest taki rzeczywiście rzetelny sposób na sprawdzenie swoich gołębi. Można się przekonać rzeczywiście, co one potrafią. I na pewno gołębie Daniela jeszcze nie raz nas zaskoczą. Tego mu bardzo życzę. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Cześć.